Siemanko, moi drodzy, to Paradoks. Kontynuujemy przygodę w Assassin's Creed Valhalla. No dobra, jesteśmy w Lidecastre i tutaj mamy jeszcze parę rzeczy. Chciałbym pozbierać wszystkie skrzynki, zanim ruszymy pomóc temu Sigurdowi i Ubbe. Kurde, mogłem zrobić skok wiary. Jest tutaj parę skrzynek do pozbierania. Jakaś misja poboczna. I tutaj jakaś żółta, większa plamka. Pewnie jakiś strój albo broń. No ale zaczniemy od zbierania skrzynek. Jedną mamy tu. Drugą mamy tu. O, to jest fajnie, że można kilka razy zaznaczyć. Trzecia i tu chyba są dwie, czy jedna? Aha, tylko trzy możemy. Serio? I mi cały cofnie? No dobra. Idziemy tym szlakiem. Surowce są tutaj bardzo potrzebne, więc warto je zbierać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kurde. No, gdzie to jest? Widzi mi się tu coś pod ziemią znowu? Nie. O kurde, jednak pod ziemią. Tu jest jakieś wejście. Aj, dupa. Blada. O, pewnie jest tutaj jakiś system jaskiń albo czegoś. Jakieś tuneli. Jest tu gdzieś wejście? Gdzieś było, nie? Jak patrzyłem. Dobra. Tutaj jest jeszcze. Też kurde, gdzieś w dole. Aha, okej. To jest w tej stodole, czy to jest za miejscuwa? Obszar nieufności. Oj, proszę, bez problemu. No a dostajemy materiały budowlane, to się przyda. Jeżeli chodzi o rozbudowę naszej osady, więc warto je zbierać w miastach te skrzynie. Unikaj wykrycia wynajmując miejscowego pijaczka. No dobra. Tutaj, no kurde, to jest gdzieś. No nie wiem, jak to zabrać. Dobra, nieważne, na razie to zostawmy. Zrobimy sobie tą misję poboczną. Tutaj? Ty, tu jest wejście jakieś do tych, może tam coś znajdę. O. Jakaś kobieta. Wow, wow, wow. Wąż. Nie lubimy węży.
Bardzo mi się źle kojarzą z Origins. Jajasz mi. Say that again. You heard me. I need eggs. Viper eggs. Crusty little shits won't go away. This is my land. I was here first. So, as I said, bring me viper eggs and I'll make sure they leave and never come back. Provoking snakes is not how I planned to spend my day. But that could change. A reward? Yes, I understand your meaning. Bring me the eggs and it will be done. No dobra, wiem jak zdobyć jaja, zabić... Zabić węże. Ile ona chce tych jaj w ogóle? Więcej? Kurde, tu po drodze chyba nie było już węży. Tu są? Muszę się rozejrzeć, może gdzieś tutaj jest, będzie jakiś wąż, nie będę wracał. O, właśnie. Aha, nie dostaliśmy jaj, czyli mam chyba wszystkie. A, chociaż skóry zdobyliśmy. Więcej? Kurde, się wrąbałem. Tam mnie kusi, żeby pójść, ale to zaraz tam pójdziemy. Gdzie tu jeszcze te? O! Dobra, mam nadzieję, że to będą ostatnie. Zesrała się. Fuj, ja tu musi jebać. I knew I would regret this. That nearly turned my insides out. Oh, I wish I could see the stir I've caused above. My reward before I choke to death. As we agreed. Well, have you nothing to say after such a forceful breaking of wind? It blew me away. Co dostaliśmy? Rozwiązaliśmy tajemnicę, a coś za to mamy? Klucz do kanałów. O, no to się przyda. Dobra, tutaj mi coś... O, tu jest wąż, kurde, ja latałem gdzieś. A może tutaj był potrzebny ten klucz? A! No dobra. Gdzieś tu jeszcze coś możemy zdobyć, widzę. O, może to jest to, co tak próbowałem dotrzeć i nie miałem jak. Jej bąk. O ja. Fu, nie będziemy tam wchodzić. Dobra, muszę zobaczyć na mapę. No tak, tu, ale nie, ten jest dalej. Dobra, nie dojdziemy. Tu mam jakiś biały punkt. Białe punkty to były chyba kartki z tatuażami, nie?
Nie, białe punkty to jest tajemnica. No. No właśnie, kartka z tatuażem. Kurde, ja myślę, że chyba będziemy właśnie takie. Będziemy w większych miastach, miasteczkach, to będziemy i tam będzie trochę tych zadań pobocznych, to będziemy je wykonywać. Żeby nie latać 10 razy. A. Gdzie to jest? To mi chyba uciekło. Kurde. Dobra, oddalimy się trochę z tego miejsca. O, właśnie. Kurde. Szybciej, bo mi to ucieknie. Gdzie to poleciało? Aha, jest, fu. Nie wiem, czy to znika, czy nie. A, i kolejny artefakt. No dobra. Jeszcze sobie spróbujemy pojedynek. Po tym pojedynku na browary pójdziemy do tej żółtej plamy większej. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Mam nadzieję, że jakaś fajna zbroja będzie. Come raise a cup and lose some silver. Is that a bottomless stomach I see? You win if you can down it faster than me. Let's see the shimmer of your silver, friend. Aha, nie mam nic. I'm feeling a bit dry over here. No dobra, to lipa. No dobra, idziemy zobaczyć tą broję czy broń. Zobaczymy, co tutaj będzie. And welcome. Trening jest dziectwa, rozejrzyj się. A mogę coś sprzedać? Nie mogę. Kurde, 92. Mało mi brakuje, żeby obstawić. Może coś tutaj przeszukam i będę miał na ten pojedynek z nim. O, 5. Co to jest? Co to? My battle kennings have worn thin. I am no longer the reed among shields, the glimmer blood, the hallowed skull crack, the scourge of Swan Roads, the iron throng. The lender of silver gelds. I only wish to be a freebooter. Someone who writes their own destiny. Be glad you head to Valhalla with a poem on your lips. Czy ja zabiłem templariusza?
Aha, tej. Członek zakonu zlikwidowany. Ty, zabiłem templariusza. Ho. O, notatki znalezione. Wskazówki na temat innych templariuszy, medalion zakonu, okej. Okay. Mamy 7 monet, czyli mamy już 100 srebrników. Możemy się zmierzyć z kolesiem. Drink faster than me, you win the purse. Bring forth your coin. Let's sweeten the pot. Hardly worth the headache. We drink. There's drinking to be done. Who's with me? Don't hurl into the barrel, okay? Ghoulmonger. Staggering already? Okej. Okay. Pokonaliśmy go za pierwszym razem. No i zarobiliśmy 200 tych. Dobra, czyli tutaj mamy już ogarnięte. Idziemy teraz do tego złotego punktu. To wszystko w tej wiosce mamy już zrobione przynajmniej. No prawie wszystko. I to może kiedyś wrócimy po ten... po tą skrzynię. Co my tu mamy? O, i kawałek zbroi. Albo broń. Znowu jakieś podziemia. Ty! Znak asasyna. Kurde, jak tu wejść? Jest tutaj jakaś chyba zejście. Tędy? Ty, może tu jakaś... opuszczona ich siedziba albo coś. No. No nie gadaj. Jakiś inny sposób na wejście tam? To kurde, musi być tu inne, to jest pewnie wyjście. To jak tam wejść? Kurde, no. Tu jest jeszcze jakaś... Tak? To jest coś innego? Chyba tak. Jakaś inna droga. Okej, to możemy rozwalić.
A coś tutaj jeszcze jest? Coś tu jest jeszcze. No, dobra, no, zaraz sprawdzimy. Co to jest? Aha, zdobyto rzymski artefakt. No dobra. Coś tutaj dalej? Tu mamy jakąś drogę. A kurde, i to jest wyjście. Kurde, no ale tam musi być jakiś sposób, żeby wejść. Jeszcze tutaj. No na pewno ten znak coś oznacza, kurde. Nie jest on tam po prostu, zwłaszcza, że można tam wejść. Ty, może to jest jakiś... jakąś broń asasynowską dostanę albo coś. Kurde, jeszcze bardziej. O! Tu też jest chyba... Tak, tu też jest znak asasyna. I on wskazuje jakby... Kurde. On coś wskazuje? No to jest normalna ściana, nie? Może to jest jakaś... Nie! Siedziba w... Ej, odkryliśmy jakieś nowe... Dobra, tu będzie wejście, kurde. Coś czuję, że będzie tu wejście. Nie wiem, czy dobrze robię. Nie wiem, czemu się w ogóle wspinam do góry, nie? Ale dobra. Ale może coś przyuważę. Tutaj jest... Widok. O kurde, ale faj. Ty, tam na dole coś jest. Kurde, ale znowu nie ma przejścia. Kurde. Chyba jednak nie wejdziemy tutaj do tego. Ale to tak jakby coś tutaj pokazywało, nie? To możemy chyba wysadzić. A czy my mamy gdzieś beczkę z prochem? No kit, idziemy do miasta po to. Dobra, wysadźmy to. Thank you.
Siedziba Wratea. Kurde. Wrate chyba, tak to się czyta. Siedziba asasynów. Dobra, mało widać. O. Kurde. Ciekawe, co tu znajdziemy. Jest skrzynia. Rękawice ukrytych, a to strój. Strój asasyna. Co jest? Kurde, myślałem, że się zaciąłem. Coś tu jeszcze znajdziemy, jakieś zapiski. Wiesz, stronę z kodeksu. Kodeks Megasa, strona czwarta. Za dużo czytania. Rozkaz ewakuacji. Kawet. Bracia i siostry, niosę wam niewesołe wieści. Wraz ze śmiercią cesarza Honoriusza legły w gruzach wszelkie nadzieje na stabilizację i równowagę w Brytanii. Pora opuścić tę ziemię, przegrupować się i zwrócić naszą uwagę tam, gdzie bardziej się ona przyda. Po tym, jak dekadę temu wyspę opuściły ostatnie cesarskie legiony, miejscowe klany i plemiona szybko wypełniły powstałą lukę, a wśród nich na palcach jednej ręki policzyć można te, które sprzyjają naszemu bractwu. Obawiam się, że intencje, z jakimi przybyliśmy na tę ziemię, zostały przez miejscowych opacznie zrozumiane. Ale już za późno, żeby to naprawić. Wszyscy, którzy obecnie służą ukrytym, mają rozkaz opuścić Anglię. Jeśli chcecie nadal służyć naszej wielkiej sprawie, udajcie się do siedziby w kolonii. Zostaniecie tam przyjęci z otwartymi ramionami. Magister Witz, nie wiem, jak, jakoś tak. Opere in teneris. Vit lemins servais. Dobra, nie umiem po łacinie. O kurde. Czyli opuszczali to w pośpiechu. Tu kolejny. Pakt ukrytych. Działalność szpiegowska. Dobiliśmy targu z cesarzem Aureliuszem. W zamian za przestanie wrogich działań na północy Rzymianie zgodzili się wycofać z wału Antonina. Cesarz Aureliusz słynie z tego, że dotrzymuje słowa, ale sami musimy dopilnować tego odwrotu. Jeden z magistrów musi osobiście nadzorować ruchy wojsk i sprawdzić, czy rozkazy zostaną wykonane co do joty. Zadanie wykonane. Wszystkie oddziały wycofane. Traktat został wcielony w życie. To wszystko. A dobra, tu jest to miejsce, co nam blokowało wyjście. No dobra, czyli w tych siedzibach mamy małą historię, co się tu stało. No i część stroju. Może jeszcze jakaś broń też się znajdzie, zobaczymy. Czyli tutaj... i mamy, kurde, pokazane. Czyli w sumie tutaj zostało nam dwie skrzynie tak naprawdę. Ale to mogę sobie zrobić już poza materiałem, myślę. Żeby was tutaj nie zanudzać. Okej,
z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Jak macie jakieś porady, napiszcie w komentarzach. Dzwoneczek, by być na bieżąco z odcinkami. Grał dla was Paradox. Trzymajcie się. Hej, hej.